Cześć! Jakieś pokolenia w The Sims 3, odcinek 23. No i będziemy mieli taką rodzinkową rozgrywkę, tak jak miało być. Ale na początku będę Wam jeszcze oczywiście ględzić o, o, o tym wyłączaniu się gry i różnych takich rzeczach, bo w, w miarę to rozwiązałam. W ogóle w podpiętym komentarzu pod poprzednim odcinkiem trochę Was przypadkowo okłamałam, bo gra się wcale nie włączała ze wszystkimi modami, jakie miałam. Także sorki, ale sama też tego nie ogarnęłam. No to do rzeczy. Wyobraźcie sobie, że to, że nie wczytywał mi się ten zapis, było spowodowane włosami talii. Miała te takie kręcone kiteczki, no nie? Przekonwertowane z dziecka na małe dziecko. To jest rzecz z Mod The Sims i w komentarzach pod tym na Mod The Sims właśnie zobaczyłam, że nie tylko ja mam ten problem. Więc to zostało rozwiązane, mogę żyć bez tych włosów totalnie. Zrobiłam jej takiego afrojeża, niech se ma. Ale przy tym wyjmowaniu i wkładaniu różnych rzeczy ciągle, po prostu inwestygacja na Maxa Sherman Chadwick, też zauważyłam, że są takie momenty, kiedy w ogóle na tym pierwszym ekranie ładowania gra mi się już wyłącza. I to powoduje któryś enras, nie wiem jeszcze który, ale na szczęście te najważniejsze enrasy mam w grze i jest git. To bardzo możliwe, że to albo jakiś written word, albo jakieś te takie pierdolety. E, albo te dwa dodatkowe do master kontrolera, bo ich też nie mam, tam integration i progression, też bez nich przeżyję. I w ogóle story progression wyrzuciłam z gry, zupełnie, bo ten core mod e, rzeczywiście e, robi postęp historii, więc e, nie chcę też, żeby mi to jakoś konfliktowało, no nie? No i jeszcze jedna rzecz... Mam reshade, e, tylko że ten. Y, no, mam tutaj ten preset od tej dziewczyny z Twittera, ale on mi w ogóle nie działa. Jakby nic się nie dzieje, więc nie wiem, może ja czegoś nie umiem, a może to po prostu nie działa. No, w każdym razie zrobiłam sobie swoje rzeczy. Coś tam minimalnie zmieniłam i różnica jest taka. Po prostu gra jest, ma odrobinkę żywsze kolory i jest trochę. Nie, tego kolora to nie używam. I jest odrobinkę mniej rozmyta. W ogóle Sims 3 jest strasznie rozmyta. Dopiero przy ustawieniu tego zauważyłam. Także ogólnie to polecam? W sensie tyle można zrobić rzeczy, że sa samemu sobie poustawiać tyle różnych rzeczy i sobie coś tam pokombinować, jak się ma czas, że można taką bardzo subtelną zmianę zrobić, która po prostu troszeczkę poprawi wygląd gry i spoko. To możemy przejść już po tych formalnościach do rozgrywki. Jest to prawda wieczór, więc jeszcze będę ich kłaść spać, um, ale jako, że o północy się wiek przesuwa, to jakoś tak stwierdziłam, że, że zacznę po prostu od tego momentu. No więc y, Talia jutro będzie miała tak naprawdę jeden dzień tylko już do y, stania się dzieckiem, resetują mi się ludzie oczywiście, Sherman, dobrze, dobrze, że nie zniknąłeś, cieszy mnie to bardzo, y, tak i Talię trzeba jeszcze nauczyć różnych rzeczy, więc to będzie po prostu ekspresowe, będą się po prostu wymieniać rodzice, no nie, żeby to jak najsprawniej zrobić. Też z tego resheydu nie robiłam takich bardzo mocnych tych kolorów, bo ta zieleń y, y, potrzeb i y, która jest tłem y, w portretach, ona się robi tak żarówiasta i tak okropna, że, że nie można przesadzać. No toż zostaw tego dzieciaka. No baby harassment. Myślisz, że będzie jej wygodniej spać na dywanie, tak? No tylko, że Talia ma teraz taki głupi moment, że y, ona będzie mi spać w dzień. Wiecie co? Ja myślałam, że dziecko mam wymienić. O, o, nie! Nie wymieniajmy dzieci za 90 simoleonów. Jednak nie mam testing do domyślnie. W ogóle y, są plamboby i te wszystkie rzeczy, więc któryś z tych NRASów, które wyjęłam, musiał to robić, bo tak to wszystkie inne mody normalnie już włożyłam do gry. Także bardzo mnie cieszy, że tak to wygląda i że nie muszę kodu za każdym razem wpisywać, żeby to włączyć z powrotem i zazwyczaj mi się przypominało pod sam koniec filmu. E, dobrze, dzieciaczku. Ja bym chciała, że żeby... Może nie aż tak, ale ja bym chciała, żebyś ty była troszkę bardziej śpiąca w tym momencie. O, sorry, że tak oszukuję wstrętnie, ale strasznie trudno jest przestawić małe dziecko, bo no po prostu ono pójdzie spać dopiero, jak będzie mieć na strójnik, że jest senne. Jak ona będzie miała jeden dzień, żeby nauczyć się rzeczy, i ja bym musiała jeszcze przez ten dzień jakoś to zrobić, żeby ona nie spała, to. A, strasznie, by to było trudne, więc po prostu zrobimy tak i tyle. Moi normalnie rozgrywce dosyć często to robię, żeby po prostu jakby uregulować życie tego małego dziecka. O! Dzięki Overwatch! Wrócił! 50 samochodów mi gra, wystrała przez ten krótki czas, jak dogrywałam w ostatnim odcinku. Masakra. I to są oczywiście wszystko samochody, które utknęły gdzieś na parceli publicznej, no nie? I one już nie będą użyte nigdy. Dobra, bo te dzieci to już, kurde, prawie opieka społeczna zaraz, już, już opieka społeczna już, już, już sygnał dostała, już coś, coś im podpowiada, że zaraz trzeba będzie przychodzić, więc... <laughs> Wstań, powiedz nie jestem sam, bo mam dwie córki, które trzeba nakarmić. No, przykro mi, Eleanor, ale ym, nie pośpisz sobie do maksa energii, bo trzeba dzieciakiem się zająć. Boże! Niech śpi całą noc, będzie fajnie! Violet też ma jeden dzień, czyli jest między nimi trzy lata różnicy? Jakoś tak? Okej, okay, zanim Talia się zesra, to bardzo proszę na kibelek, bo tego też musimy ją nauczyć. No jeszcze jutro będzie miała kawał dnia, no nie? No bo jednak jak będzie miała zero dni, no to, no to nie, musi, nie musi od razu mieć urodzin, więc możemy sobie to tak jeszcze na przeczekanie dać, jak jeszcze czegoś trzeba będzie ją douczyć, no to... Sobie wykorzystamy jeszcze ten czas. Sherman już coś poszedł czytać, oczywiście. Tak, jakby miał w ogóle kiedykolwiek czas na to. Te naleśniki to kiedy zostały zrobione? Gdzieś w Sydney w ogóle. Ona dopiero co to wstała. To, to, to jest chyba to, co ona w nocy robiła? Ale naleśniki w nocy robiła? No, no, no dobrze. To w takim razie one pewnie zaraz się zepsują. Niestety w Sims 3 nie pokazuje, za ile się zepsuje. To jest do, dosyć duża zaleta Sims 4, muszę przyznać, że, że, że zawsze wiesz. Sherman. Wy już dawno mieszkacie razem. A, bo ona ma kryzys wieku średniego w ogóle yy, i ona ma te aspiracje, yy, no, takie, takie romansowanie w zasadzie, no nie? I yy, kurczę, no myślę, żeby jej to zostawić i w wolnych chwilach coś z tym pokombinować. Co prawda, ona skończy ten kryzys wieku średniego. Zanim jeszcze dzieci będą większe, więc nie wiem, kiedy ona będzie miała czas na to ewentualnie, znaczy no, może to robić zawsze, ale właśnie ten kryzys wieku średniego może jeszcze bardziej uw uwydatnić um, to, że nie wiem, przypomni jej się, że ona chciała to zrobić kiedyś, nie. I coś by można było z jakimiś zdradami pokombinować, bo tutaj Eleanor bardzo mocno daje vibe taki, takiego strachu przed... O właśnie, już się zepsuły. E, takiego strachu przed zobowiązaniem trochę, bo na tam nam prawie uciekła, no nie, pojechała za najpierw z tego ślubu, potem w końcu wzięła ten ślub, ale jakoś tak. Nie będę się raczej sugerować flecikiem ani żadnymi takimi, bo to za dużo czasu by zajęło, jakbym miała jeszcze, jeszcze to brać pod uwagę, ale gdzieś kogoś... Spróbujemy może znaleźć. A, ona ma w ogóle strasznie dużo zachcianek jeszcze ciążowych. <grymne> Zostały jej. A, no tak, bo ona jest urodzoną handlarką i dlatego ma takie pragnienia. W ogóle też yy, to, że chciała pracować w, w kryminalnej karierze, to jest podobno też urodzona handlarka. O, o, Okej. Okay? Jest to ciekawe połączenie. Bucia już się dosyć mocno lubi z czarmem na całe szczęście, więc myślę, że też w tym odcinku spróbuję w końcu ją rozmnożyć. Niech może ona to zaproponuje. To będzie większa szansa, że on się zgodzi. No nie, bo ostatnio ona się nie zgodziła. Dobra, niech się dzieciakiem nie zajmuje, czas leci. O! No dobrze, może akurat tak trafi. Ten gitary nagle się chce nauczyć. To może ją ubierz w normalne ciuszki. No i spoko ma humor, więc myślę, że można ją po prostu. Uczyć chodzić. Dziecko przebiera, a sam na golasa. W sumie to ona ten codzienny strój też ma taki pieluchę, po co komu spodnie? Po co komu getry? No umiera ten gnom czy nie? Bo cały czas tu jest. O! No proszę. Ja zazwyczaj muszę pilnować tych zwierzaków, żeby łaskawie poszły. O! Oki. Mamy miejsce tylko na jednego źrebaka, więc chociaż tyle, że nie urodzi się więcej. Tylko, że jakby się urodziło więcej, to byłaby większa szansa, że ktoś będzie jednorożcem. Teraz mamy 50 na 50, przypominam. Jak jest jeden koń, który jest jednorożcem. Koń, który jest jednorożcem, to mi w ogóle super. I e, jeden koń, który jest koniem, to wtedy jest 50% szans, że źrebol będzie jednorożcem. A co ty z tym dzieckiem? Po prostu co chodzisz z dzieckiem, dobrze. Przez to, że ma tę podmiankę piżamki. Znaczy, to nie jest teoretycznie podmianka, tylko to jest jakby druga piżama, i one losowo się wybierają. No, w i można to tam zmienić master kontrolerem, No, ale w każdym razie, przez to, że nie jest becik, tylko że nie jest burrito, tylko ta, taka normalna piżamka, to jakby tutaj ym, sobie lata to dziecko, bo tutaj normalnie by nadal był jeszcze kocyk, a tak to sobie lewituje. Lewiter! Tak, mnie z lewitowaniem nie kojarzy się Dua Lipa, tylko LP, na której koncert niedługo idę. Super Excited! To Dualipa ma w ogóle tę piosenkę Levitating czy jakoś tam? Ja nawet nie słyszałam tej piosenki nigdy. Sydney to w ogóle chce przejść na emeryturę, ale ona jest dosyć blisko awansu, więc tylko, że w sumie jej zostały jeszcze tak. Trzy dni, cztery, może pięć życia, więc może niech sobie już po prostu ma spokój, tak sobie myślę. Niech tymi końmi się pozajmuje jeszcze przez jakiś czas, Nie, niech się zajmie bucią ciężarną, zapiekuje się. A tu w ogóle jest urna. Tu jest w ogóle fastball, trzeba, trzeba go wziąć stąd, ją znaczy się, bo fastball to była dziewczyna. Ile my tych zwierzaków mieliśmy? Pięć psów, pięć kotów i jednego konia. Ja już, już już nie pamiętam, że to było tyle, tyle, tyle tego. A tam jeszcze jeden pies był w ogóle, ale to, to chyba znajdę jakaś tam gdzieś, gdzieś tam pod krzakiem jakimś <gryłam> ukryłam. No dobra, no to co, emeryturka, no nie ma co? A no tak, przecież jak oni przychodzą na emeryturę, to tutaj wszystko rzucają wszyscy, żeby gratulować. A jak się ma y, studenckie życie, to jeszcze machają tymi takimi protestowymi tymi jakieś tam y, zakaz, leniwca. <gry> Dobra, chyba czas na wymianę. Mamusia teraz musi trochę pouczyć. Ale nie mówienia, chodzenia. Na razie przy tym jesteśmy. Naprawdę, talk i walk to są zbyt podobne słowa. I akurat oba są w kontekście uczenia dziecka czegoś. No i jeszcze ten dzieciak czegoś chce. Panie sprzątaczu, czy pan zamierza się ruszyć i zacząć coś robić? Nie. Kto znowu umiera? Pies! Ojej. Same konie zostaną. No oprócz tego, że Angus to też już całkiem niedługo. No w tym takim rodzinkowym czasie to akurat ta żałoba nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać. To teraz będziemy już mieć miejsce na dwa konie, ale pewnie już się załadowało ile ich będzie. No oczywiście Mroczny Kosiarz się zaciął. Biedne dziecko! A ona się nie nauczyła tego chodzenia jeszcze. I kolejny na cmentarz do kolekcji. Tutaj już taki trochę bałagan się zrobił w tych grobach, no trudno. Znaczy to też była suczka, to była Bella. Ej, ten sprzątacz tutaj nadal jest. Jest prawie północ. Eee, no, no, wiem. <laughs> Ty może teraz dopiero policzyło, ile ich będzie. Hmm. No i żyje ten gnom cały czas i się ma dobrze i siedzi. I, I już nie ma nikogo wokół niego. To jest naprawdę Mysterious Mr. Gnome. Resetuję tego sprzątacza. Tylko tak, mi jeszcze pamięta jak on się nazywa. Dobrze pamiętałam. No but dawaj. But jej! No jeszcze całe mówienie przed nami. O, chce z nią pogadać, a ona jeszcze nie umie. O, ale dobra, zaraz się zesra. Jakiś flecik zagrał. Aha, panu sprzątaczowi się przypomniało. Po resecie. No, ona jeszcze straleczka w sumie też nie umie. A... Tracę nadzieję, że to się uda zrobić. To jest jedyna babcia, jaką dziewczynki znają. Dobra, ale nie niemowlakowi to możemy już zrobić urodziny. Wyniósł ją gdzieś na dwór w ogóle. Hmm, nie wiem, czy ta nie jest trochę bardziej do mamusi podobna. Panie sprzątaczu. No, no dobrze, proszę się poczęstować, ale jakby mógł pan też trochę posprzątać. Dobra, gdzieś tak w jednej trzeciej drogi jest, powiedzmy, w sumie bardziej jednej czwartej. O, niebieskie oczka ma. Matko Boska, po kim znowu niebieskie oczy? Jeszcze takie błękitne, a nie turkusowe. To wszystko z rodziny Eleanor chyba musi się brać. Te zielone i te, i, te, i te niebieskie i wszystko. Myślę, czy jej może nie dać prostych włosów. Jeśli jest y, chociaż odrobinkę bardziej podobna do Eleanor niż jej starsza siostra, to myślę, że spokojnie może mieć proste włosy. Sherman, jak nie masz i tak co robić, to może zacznij trochę już uczyć chodzić. Violet. Violet nie ma żadnych butów, bo y, ze Smooth Patchem 2.0 potrafi się zaciąć kas. I, i nie chce się do niego wchodzić x razy. No już powoli się zbliża czas dorastania. No, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy, no. Jak dostanie z dupy cechę, to już trudno. O o! No i tyle. Czyli klasyk w tej rodzinie. Chciałam mieć modę, żeby można było zawsze wybrać cechę, ale nie ma takiego, bo można se na kodzie zmienić. No ja na nadal podtrzymuję moją zasadę, że mogę w życiu dorosłym zmienić jedną cechę. Dramatyczna! O matko! Coś się jakoś inaczej chyba po polsku nazywa, ale. Piękne. No i teraz będzie miała przerąbane, bo będzie miała pokój wspólny z małym dzieckiem. Dlaczego Iryda nie miała tego łóżka? no jest idealne. A nawet nie jest takie drogie. Może udawać, że mdleje. To może być całkiem ciekawe w sumie. Jest ogólnie bardzo emocjonalną osobą. Jakby jeszcze jej się potem wylosowało przewrażliwiona, to już w ogóle by było. Wow. Nie no, talia nie jest aż tak podobna do Shermana. Ona ma nos na pewno inny. No, jak będzie nastolatką, to dopiero będziemy mogli tak naprawdę zobaczyć. Znowu z afro trochę jest problem. No, chyba będzie musiała mieć te warkoczyki, bo za bardzo nie ma nic innego. A, w ogóle, Violet też ma kolor włosów po mamie. Też ma ten czarny, więc granatowy już totalnie się zatracił. Sorry, Raven. No dobra, Violet już dzisiaj będzie nauczona. Czy to reshade sprawia, że te włosy na nogach tak dziwnie wyglądają? Tak, jakby rosły tylko w pojedynczych miejscach, takimi plackami. Mogę to bez większego problemu sprawdzić w sumie. Nie, to nie reshade. To po prostu tak jest z jakiegoś powodu. Talia. O Boże! Ile tych gnomów jest dobra? Nie będę ich sprzedawać, bo one kosztują fortunę. Po prostu je pousuwam. Bo ja już, ja już nie mogę. Dzieciak nie może do szkoły iść, bo gnomy blokują przejście. Nie wiem, czy o 11. Chociaż nie, no, jako na 9 miała to dobra, no o 11 niech jeszcze idzie. Jezus. Za dziecko. No nie, dobra, już nie będziemy jej tutaj męczyć. Poznaj kogoś i się dogadamy. O Boże! A! Okej. Okay. <grytanie> Ale ja nie wiem, czy to jest jednorożec. To jakie mam nazwać? Znowu sobie wygooglam imię dla konia. Jest to dziewczyna i nazwę ją Blaze. <grytanie> jednorożec. Było 50%. Była duża szansa, że nie wyjdzie jednorożec. I że już drugiego nie zrobimy, bo Buca już byłaby za stara na to. Ale wyszedł jednorożec. Matko święta, zapisuję to zaraz. <grymienie> tylko oczywiście jeszcze się nie wczytał. O, już się wczytała, dobrze. Cała lusieńka czarna, tylko różek ma biały. To tak jak czarm. Tylko jego róg jest taki bardziej ym, piaskowy. Mieliśmy szczęście. Wyszło jedno i wyszedł jednorożec. O, i wajle tu mnie chodzić. Hegli! Pan ma zator i nie może owieczki odłożyć. Ta owieczka to już yy, swoje przeszła w życiu. Sherman chce tatuaż, więc zróbmy go, ale zróbmy go w spa. Bo u stylisty to strasznie dużo czasu zajmuje, zanim ta, ten, ten tatuażysta tam przyjdzie do ciebie, jeszcze animacja, jeszcze to, tamto. Może nie chce pierdyknie takie coś na górze pleców. O! Poznała dwie dziewczyny, z czego jedna ma białe włosy, ale ona jest Earth Song, więc, więc ona jest w ogóle z Simów, którzy mają zieloną skórę i tak dalej. Także w ogóle nie zwracam na to uwagi. No i jeszcze jakąś Renee Anderson. Nazwisko Anderson mi coś mówi tutaj, ale już nawet nie pamiętam. Nawet, tak jakby to było dziwne, że czegoś nie pamiętam. A, to jest przebierana impreza, bo tutaj Jake Preston nas zaprosił. Pięknie się ubrałaś. O, właśnie pan Tygrys to jest Jake Preston. Gospodarz. To jest twój szwagier? A Skimon. Aha, dobra, z twoją siostrą. No, ale widzę, że już kryzys wieku średniego i każe z nim flirtować. W Sims 2 to chyba by już nie mogli, nie? Już by mieli rodzinny pocałunek tylko. No dobrze. Najwyżej się nie uda, no trudno. Ale to by było porąbane, jakby ona miała taki trochę. Podwójny romans, w sumie, nie? Że zdradzałaby zarówno swojego męża, jak i też swoją siostrę poniekąd. Ale akurat ze względu na takie bliskie relacje rodzinne, ta, takie właśnie romanse nie są takie rzadkie wcale. Dlatego, że ci ludzie spędzają czas ze sobą i tak dalej, nie? Są po prostu niebezpiecznie blisko. i Jak jest jakaś chemia między nimi, to różne rzeczy się mogą dziać. A ona ma z kimś. Flecik. Aha, z tym tutaj. Potem na tym zdjęciu zupełnie inaczej wygląda. Jak to zrobić, żeby z tym Jakeem znaleźć się sam na sam w jakimś innym pokoju, żeby tutaj Jenny zaraz i jego córka tego nie widziała, żeby to było trochę bardziej w takim prywatnym miejscu? Możesz go tu zawołać? No, niestety tutaj nie ma za bardzo takiej interakcji jak zawołaj, żeby ten sim tutaj przyszedł. O! Nie, idzie na dwór. To też zadziała. Tylko oni chyba idą w jakąś piłkę grać czy coś, ale nieważne. Nie Emmet to jest tylko jakiś tam jego brat. A zresztą ten Emmet to przecież, to jest y, y, mąż naszej y, tej, Noel, która już dawno nie żyje. Ale no ojciec jest też jej dziecka, nie? Więc też taka trochę nasza rodzina. Nie akurat może Eleanor koniecznie, ale jednak, no ciekawe. Uh, no <laughs> <laughs> <acting scene. laughs> Jak mu gadasz o biedronkach, jak próbujesz flirtować, no to rzeczywiście. Mmm, jaki masz ładny strój, taka. Ty za biedronkę się przebrałeś, tak? Aha, to on jej teraz oznajmił, że ej, jestem mężem twojej siostry. Uspokój się. A, tylko no tak, tylko jak jest ta. Jak jest to pragnienie, to to musi się udać, żeby to się spełniło. Ciągle o tym zapominam. Dobra, Sherman, nakarm dzieciaka, nakarm siebie. I możesz dzieciaka powoli uczyć mówić. A gdzie on tam w krzaki uciekł? Znaczy to jest ona, co ja w ogóle wszystkie zwierzaki nagle po męsku nazywam. Everybody was pillow fighting. Teraz Eleanor jest sama z tym Jake'iem w pokoju i... Cały czas jest atrakcyjne towarzystwo, więc ona musi mieć z nim flecik. Tak jak pisaliście mi pod tym filmem o chemii e, trójkowej, faktycznie słabe jest to, że nie da się tego tak po prostu gdzieś sprawdzić, że nie ma gdzieś jakiegoś oznaczenia, jakiegoś małego serduszka gdzieś w rogu portretu, czy cokolwiek. Ehm, żeby było po prostu wiadomo od razu i żeby nie trzeba było się zastanawiać, bo Sim pozna ileś tam osób i potem nie pamiętasz po prostu. O oh, 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 nie! No, o Jezus! Babcia oczywiście szczypie za policzki. Babciu, przestań! Ale ploteczki zawsze spoko. Co? Kurde, Shermanowi się wiek wyresetował. Oni byli w jednym wieku, no nie? Więc chociaż mam punkt odniesienia w Eleanor, ale. Naprawdę gro! To przez tatuaż. Pewnie nie mam teraz jakiegoś moda albo jakiegoś ustawienia, żeby to się nie robiło. Bo przecież jak się używa tego stanowiska stylisty albo właśnie robi tatuaż, to normalnie w grze tak jest, że wiek się resetuje wtedy. Dobrze, ustawmy w takim razie. Powinien 4 dni już być w tej grupie wiek wiekowej. Naprawione włamywacz! O! Sherman już wie! No i ona sobie tak postoi i poczeka. No i bardzo dobrze. O boże! Nie ma takiego kradnięcia, spadaj stąd. No co ty nie powiesz, że jest kleptomanką? A widzisz, on rzeczywiście ma cechę może powstrzymać włamywacza. To nie jest kwestia cechy odważny. Czyli Hunter była już na tym poziomie kariery. Że dostała już tę cechę w momencie, kiedy on przyszedł na świat i przekazała mu tę cechę. O kurde. Zdarzało mi się widzieć to w drzewie genealogicznym, jak najechałam na Sima, ale tutaj nie widziałam tego, ale można w statusie w Master Controllerze sobie zobaczyć i tutaj właśnie w cechach widać to fajnie. W sumie to któraś z jego córek może też mieć tę cechę, ale wolałabym nie sprawdzać, tylko zobaczyć po prostu kiedyś, czy też będą mogły. Ja byłam pewna, że Hunter nie miała jeszcze prawa mieć tej cechy, jak on się urodził, ale w sumie ona była na jakimś piątym poziomie wtedy. Tak wydaje mi się, bo ona dosyć szybko jakoś tak yy, awansowała w tej karierze, że w którymś momencie ja się dopiero skapnałam, że ej, w sumie to... <laughs> ona już jest na dosyć wysokim stanowisku, nie wiem kiedy się stało. Sydney robi naleśniki i jak nie spali to włożę je do replikatora, bo się przydadzą. One są jeszcze spoko jakości, więc będziemy mogli na śniadanko sobie po prostu brać, zamiast tracić czas na gotowanie. No, 10 porcji mamy. Sraleczek! Szybko! Zanim się skupa! No i jej też już teraz jeden dzień tylko został, ale ona jest jeszcze na w miarę dobrej drodze, żeby się nauczyć wszystkiego. Został jej prawie cały sraleczek i chyba z połowa mówienia, więc tak jest w połowie drogi. Okej! Okay. No, widzę, że Eleanor poprawiła mocno relację z córką. Ona teraz jednak z mamusią ma lepszą, ale Violet super przyjaciółką Shermana jest, a mama za tak specjalnie się nią nie zajmowała w sumie. Na jakieś imprezy zachodziła flirtować ze szwagrem. Nie, no, Talia, to już było. Eleanor mimo wszystko chce robić rzeczy też z Shermanem, więc może w końcu zrobią to Bara Bara, które już ma obiecane od trzech czy czterech dni. Okej, okay, czyli Ken zostanie bez rodziców. Nie no, ten Ken to już dawno jest dorosły, nie? Zaraz zobaczę, co tam u niego. O kurczę, Charles już nawet nie żyje. Jaki śmieszny w ogóle on wyszedł, podoba mi się. On jest z tą Dominique Steele, o której była któraś sprawa Shermana i są zaręczeni. No i fajnie. Ostatni dzień kryzysu wieku średniego. Eleanor nadal nie flirtowała jeszcze z tym Jake'em. Oni musieliby mieć... Bardzo dobrą relację, żeby on się zgodził na to. Więc mam nadzieję, że będę pamiętać w następnym odcinku, żeby poświęcić po prostu ten dzień na polepszenie relacji z Jakeiem i żeby jeszcze w trakcie trwania tego kryzysu to zrobić. I może z tego się zrodzić potem jakiś większy romans. Fajnie by było. Znaczy, no. O tyle fajnie, o ile fajnie w ogóle, że ludzie zdradzają ludzi, no nie? Po prostu fajnie, że będzie się coś działo a nie tylko dzieci i śledztwa. Ale to będzie ironiczne, że Sherman taki spostrzegawczy, a pod jego nosem <grym> żonka będzie tam coś ten teges ze swoim szwagrem, kurde. I to jest w sumie siłą rzeczy też jego szwagier, nie? Pa, jaki szwagier. No tak, urodziny Violet dzisiaj są, więc w następnym odcinku sobie po prostu to zrobimy. Ej, ciekawe czy jakbym Kali dała to pragnienie życiowe z jednorożcem, to czy to by się automatycznie spełniło, dlatego że ten jednorożec już jest, a nawet dwa? Pewnie gra by się zacięła w najlepsze. No dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. Obie dziewczynki od przyszłego odcinka już będą większe, już nie będzie trzeba się nimi tak zajmować, więc będziemy mogli spokojnie wrócić do śledztw. Eleanor tam będzie jakieś swoje rzeczy robiła, Sydney pewnie będzie umierać i tak się życie toczy. No to jak zwykle...